Cześć wszystkim, no ponad 7, przyciąg Arkanum. Jesteśmy jednak nadal u Panarii. Okazuje się, że możemy porozmawiać z tym gościem, żeby ciągnąć sprawę świętego Manoxa dalej. Bla bla bla. Znalazłem coś w szczątkach Nasruddina, bla 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 bla. Co znalazłeś, bla bla bla. Była jakaś wiadomość. Dobra. Teraz powinniśmy chyba znaleźć szczątki świętego Manoxa. Nie jestem pewien, czy to na pewno zadziała, bo generalnie to jest ścieżka dla dobrych postaci, a my będziemy inną ścieżką szli. Co ciekawe, chyba nawet w tym momencie można by jeszcze się nawrócić, pójść do tego Aleksandra, do tego księdza w białej todze i powiedzieć mu: ej, twój szef cię oszukuje. I chyba nawet moglibyśmy się nawet teraz nawrócić na ścieżkę dobra, chyba. Nie zamierzamy tego robić. Dobra, ścieżki... Szczątki świętego Manoxa powinny się znajdować w Rosebrough. Nie wiem, czy będziemy mogli tam wejść, czy coś, czegoś nam nie będzie brakować. Zobaczymy. Widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Jesteśmy w Rosebrough. Powinniśmy pójść do kamieni. Gdzie na nas tutaj czekał już pewnie nasz kolega, czy nie? Jeszcze nie. Ciekawe. I teraz gdzieś powinniśmy się kierować przy nabrzeżu. Okej, okay, jeszcze kawałek nabrzeżem i mamy to, czego szukamy. Ye must know the word, to musimy znać słowo, które otwiera drzwi, prawda. To ten gość nam powiedział tam. Dobra, momencik, Zen, co ty ściągnęłaś? Miecz Manoxa. I to wszystko? Yes, I'll do that for you. No, okej. Coś jeszcze tam wzięłaś stamtąd? A, żurnal świętego Manoxa. W sumie mało mnie to obchodzi, co tam się z nim działo. Nie pamiętam, więc nie będę streszczał. Możecie się domyśleć. Chyba... To może odkrył, że Panarii i to ściema. Może dlatego go zabili. Kompletnie nie pamiętam. Nie ma to dla nas większego póki co znaczenia. Dobra, panie Gunterze. Znalazłem prawdę na temat świętego Manoxa. Co teraz powinienem zrobić? Pojedź do Aleksandra i powiedz mu, co znalazłeś. Gdzie chciał porozmawiać ze swoimi przełożonymi. Chyba tego nie zrobimy. Chcielibyśmy porozmawiać teraz z Aleksandrem. Nie wiem, czy to zamierzamy zrobić. Zbierzemy sobie pozostałe rzeczy na pamiątkę. O, to jest ciekawe. Plus do krytycznej szansy PR plus 20. Nie wiem, co to było. Mele plus 2. Poison resistance, ok.
Poison resistance plus 20% do krytycznej szansy. Możemy to w sumie dać Zan. I trochę brakuje mele, aby się przydało, biorąc pod uwagę, jak często się rzuca z ludzi, na ludzi z laską. Ewentualnie Joffreyowi. Na razie zostawię tak. Chociaż to chyba nie daje rzeczywiście dużo. To chyba nie daje tyle, co dwa kliki do przodu, tylko dwa punkty, czyli połowę klika daje do przodu. Okej. Zan, mam nadzieję, że niedługo podniesie sobie poziom mele. Nie chciałbym jej tego dawać, żeby to nie wpłynęło na nią negatywnie. Dobra, na razie sobie samemu zostawię. Dobra, ten miecz Manoxa, nie wiem, dajmy za nim, niech sobie potrzyma. No nie, on trochę waży. Generalnie powinniśmy go dać Aleksandrowi, bo on jest... jakby to ująć? Przodkiem świętego Manoxa. I to by chyba pchnęło do przodu wątek główny w dobrej wersji. Ale nie zamierzamy tego robić. Nie zamierzamy naszej, jak to ująć, maskarady zdradzać. Dobra. Następny cel Drenholm. Tylko pójdziemy tam jeszcze inną ścieżką. Na południe jest również nie przełęcz, tylko kurczę. Yes, I'll do that. Nabrzeżne przejście. Na drugą stronę gór. Przy okazji, Mysterious Location. Tego nie pamiętam. Przesuńmy się trochę. Okej. Zdejmijmy te psy. Trochę expów wygląda na to. No cóż, expami nigdy nie pogardza. Bardziej takimi prostymi. Ale to te psy... To są te bardzo brzydkie psy. Te, co kiedyś nas tak urządziły. Trzeba na nie uważać, żeby na nas nie doskoczyły. Jak doskoczą... No cóż, lepiej, żeby nie doskoczyły. Okej, mamy tu jakiś szkielet. I tylko zardzewiałe miecze. O właśnie. O tym mówiłem. O, mistyczny młot. Ktoś to opuścił, czy to... Dobra, Sog wziął sobie. Tak,
Wygląda na to, że po prostu to tu było i powinniśmy to zebrać. Dobra. To chyba było by tyle, co? Dobra, sok. Ty wziąłeś ten młot, czy ktoś inny go wziął? Ktoś go wziął, widziałem, dobrze. A może ślepiej byłem? Ktoś go wziął, bo go nie ma. A nie, to był Mystic Maze? A może... Może ktoś to upuścił, co? A, Jeffrey upuścił to po prostu. Dobra. Sok, oddaj mu to. Dobra. Niewiele więcej ciekawego. W sumie nie wiem, co to za historia z tym trupem. Ciekawe. Dobra. Zbieramy się tutaj. Chyba powinna nam się tutaj lokacja zaznaczyć. Albo i nie. O, jest. Razor's Point. Dobra, tutaj mamy statek. Z tego co pamiętam, mogą być jacyś goście na tym statku. Teraz się przekonamy. Nic ciekawego, trochę zapasów. Właśnie czystego byśmy w stanie zrobić paliwo? Nie. Potrzebujemy drożdży do paliwa. Trochę wody. Miecze w całkiem niezłym stanie. Dam to komuś. A ty potrzymaj sobie. Może ci się czasami przydać. Dobra. Fancy chest. Ciekawszych rzeczy dochodzimy. Trucizna? Nic ciekawego. O, jakieś zwłoki się jeszcze ostały. Medalion księżniczki. Złota. Dobra, to tyle. Niedługo... Pójdziemy do Drenholm. Okazuje się, że to chyba jest rodzina królewska Drenholm. Chyba córka króla, która została wysłana w jakąś podróż i nigdy potem się nie po... I sług o niej zaginął. Więc to jest chyba to zadanie i od razu będziemy mogli to wypełnić. Ja mam książek niepotrzebnych, co? Co to za notatka właściwie? No. Dobra, w Drenholm może zrobimy jakieś porządki. Dobra, to jest trzecie przejście przez góry skaliste. I to też chyba można od strony Kaladonu odblokować, o ile się nie mylę.
Dobra. Zanim tam pójdziemy. Dobra, jeszcze parę godzin. Dobra, jesteśmy wszyscy zdrowi. Dobra, pytanie, czy to było jakieś... A, tu jest rupieciarz, ekstra. Chciałbym posprzedawać parę... Błyszczotek. Dobra. Momencik, tak, przy okazji... Można raz nastawienie suspicious. Chyba sprzedawanie u niego to słaby pomysł. Dobra. Na razie tak to zostawię. A tam czy był tu jeszcze jakiś sklep? A, General Store. Dobra, momencik przy okazji. Dobry ogrze, potrzymaj mi te rzeczy, których nie potrzebuję. Dobra. To... W sumie tyle. Możemy to posprzedawać. 61. Okej, to może nie najgorsze ma ceny. Neutralne nastawienie. Dobra. W tarancie się pozbędziemy reszty rzeczy. Jesteśmy tutaj tak. Najpierw pójdźmy do pretora, zapytajmy się o ten amulet. A później pójdźmy po to, po co właściwie tutaj jesteśmy. Mam nieprzyjemne wieści. Twoja córka zmarła w drodze do księcia. Znalazłem jej amulet. Zatrzymaj amulet, nie chcę go, moja córka była jedynym dziedzicem. Statek się rozbił, wszyscy zginęli. Kilka monet za fatygę. Okej. A, to za dużo expo to nie dał. Dobra, może to obchniemy za jakąś cenę. Przy okazji, jakbyśmy tam po jakimś czasie pogadali z nim, to chyba on by nam oficjalnie zlecił to zadanie. Teraz trochę na opak to wykonaliśmy. Ale my. Dobra. Tutaj jest to więzienie. Do którego musimy się dostać. Jeżeli powkurzamy strażników, to chyba możemy się do niego wejść. Możemy do niego wejść. Ale powinniśmy też móc właśnie znaleźć inne wejście. Gdzieś na zachód jest. Dokładnie nie jestem pewien, bo chyba nigdy z niego jeszcze nie korzystałem. A gdzieś tutaj powinno być.
O, małpa. Ciekawe. Idealnie, dobra. I mamy zejście. W takim razie punkcik do firearms. Będziemy mogli wziąć się za mistrzostwo przy najbliższej okazji. Będziemy w Ashbury. No i dobra, schodzimy na dół. Co to, pułapki? Ludzie, czy możecie podnieść swoje bronie? Sogu, dobry ogrze. To jest problem trochę. Wziąłeś ten sztylecik. Dobra. Ktoś jeszcze chyba opuścił broń. Zobaczmy, czy wszyscy... Ty masz swój ten, ty masz... Jeffrey ma... Dorian Kell ma... Zan też masz. Dobra. Dobra, psie. Rób to co zwykle. Nie spodziewałem się dodatkowo przeciwników. Myślałem, że tutaj będzie tylko... będą tylko skazańcy. No dobra. Przyda się jakiś mały loszek. Nim weźmiemy się za poważniejsze rzeczy. Chciałbym mi, że zamknięte. Dobra, to jest chyba ten pan, którego szukamy. Więc pójdziemy na razie tutaj. Pozwiedzamy. Tylko dwa pająki. Spodziewałem się więcej. Niezidentyfikowana mała zbroja. Niezidentyfikowany sztylet. Dobra, zobaczymy co to jest. Domyślał się, że pewnie coś przeklętego. Kim ty jesteś? A kim ty jesteś? A bla 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 bla. Mogę się tego samego ciebie zapytać? Zostałem zrzucony tutaj do trenholmskich pieczar. Szukam kogoś konkretnego. Ten, kogo szukam, jest niziołkiem. Niziołkiem mówisz? Szukam Tollo Underhill. Jestem Tollo Underhill, chłopcze. Czego chcesz ode mnie? Jestem wysłany tutaj przez Kanhawa, żeby cię wydostać z prison. Kanhawa
ten morderczy zdradziecki... Sukin kot. Mówi, że przysłał cię, żeby to mnie, żeby mnie wyswobodzić? Tak. A to inna historia. Zawsze lubiłem tego pogiętego gościa w pewnym stopniu. Zły jak żółte słońce. Czekaj, o, stary Kanhua nigdy nie przysłał cię, żeby to, żeby mnie wydostać z dobrej woli. Znam go lepiej. Co mnie to będzie kosztować? Jako jedyny widziałeś Wendigroth i przeżyłeś. Wendigroth. Dobra, co się stało? Zwiedzałem Wendigroth Wastes z moim starym gangiem, bla bla bla. Co się stało? Pod mostem były nieskończone korytarze i tunele. Całe miasto. Kiedy weszliśmy głębiej i głębiej, weszliśmy głębiej niż w jakichkolwiek lochach, jakich kiedykolwiek byliśmy, i wtedy zobaczyliśmy to, zaczęły wychodzić. Na samym dnie tunelu znaleźliśmy obiekt, wyglądał jak coś technologicznego, z tym wyjątkiem, że nie było, prawda? To miejsce ma tysiące lat. Były jakieś stworzenia wszędzie, na cholernych ścianach, złe rzeczy, jakich nigdy jeszcze nie widzieliśmy. I co? Uciekliśmy. Cholerny idiota. Uciekliśmy tam, krzycząc za nami przez całą drogę. Bla, bla, bla. Jak skończyłeś tutaj? Po tym nigdy nie byłem taki sam. Zawsze byłem trochę niezbalansowany. Ale po tym wpadłem w morderczy szał w Drenholm. Stary król Pretor kazał mnie wrzucić do dziury. Kilka dni później. Okej, okay, tego czego od ciebie potrzebuję. Mapa, gdzie znalazłeś to urządzenie? To wszystko? W porządku. Jeżeli mnie stąd wydostaniesz, dam ci szczegółową mapę ruin Wendigroth. Dobra. Jak stąd się wydostaniemy? Może nie zauważyłeś strażnicy? Nie ma wyjścia przez główne drzwi. Już znalazłem wyjście. Chodź za mną. Dobra, właśnie. Czy tam coś jeszcze jest? Wygląda to, że tak, że coś tam jeszcze jest. Przy okazji dołączasz do naszej drużyny. Trollo Underhill. Właśnie, jesteś mistrzem uników. Mele też masz jako takie. Backstab, spot trap, pick locks. Mogłoby się przydać w paru okazjach. I coś jeszcze umiesz z technologii, co? Nie, to chyba tylko twoje zdolności do pick locks i disarm traps. Daję ci to. My się nie spotkaliśmy z czymś takim. Dobra. Może da się go lepiej wykorzystać, ale... nie zamierzam go trzymać w drużynie. Jak go wydostaniemy, można go zatrzymać w drużynie. Ale no kurczę, no. 5 siły.
minus 2 damage bonus. Może ten jego backstab może daje mu jakieś obrażenia. Nie jestem pewien, jak dokładnie działa backstab w tej grze i jak dobre obrażenia daje. Ale nie, nie. 5 siły. Serio? Dobra. Skoro już tu jesteśmy, to pozwiedzajmy jeszcze. Myślałem się, że coś jeszcze ciekawego znajdziemy. Jakiś ogr. Kaczy się na nas rzuci. Inni współwięźniowie. Dobra, wszyscy cali? Wszyscy cali. Dobra, nieźle kopią. Nieźle. Geoffrey go zgasił. Dobra, robociku. Proszę o leczenie, dziękuję. Yes, I'll do that for you. Czy coś mieli przy sobie? Tylko jakąś prostą broń. Miałeś kilka pocisków, fajnie. Dobra. Się stało ciekawsze. Jest kolejna grupa. 45 poziom. Nieźle. Może w takim razie. Weźmiemy się poważnie za to. Może wziąć mój zmechanizowany. W sumie jeszcze nigdy z niego nie strzelaliśmy. Trollo? No. Czegoś takiego mi brakowało. Sobie nie. Dobra, elfy trochę czarują. Dobra, później tu wrócimy. Może to być jedno z wyjść. Więc na razie jeszcze nie chcę wychodzić. Okej. Okay. To pewnie szybko by może wykończyć moje. Yes. I'll do that for you. Pociski. Ale co tam? Dobra, tu jest jakiś ogr. Ciekawe, czy będzie zadowolony, jeżeli go wypuścimy. Okej, nawet nie wiem, co go zabiło. Yes, I'll do that for you. Ktoś się z nim bił chyba przez drzwi. Ale nie wiem kto. Yes, I'll do that for you. Dobra. Tam Virgilowi. Domyślam się, że zużył ostatnio parę potek pewnie. Dobra,
albo ewentualne. Zobaczmy to wyjście, to drugie. Ciekawe, dokąd prowadzi. Tutaj już byliśmy pewnie, tak? Ta. Dobra. Kolega się nie śpieszy z jakichś powodów. Raczej nie jest przeciążony, co? Nie, jest przeciążony, okej. Momencik. Dobry ogrze. Trzymaj mi to. Czy mogę mu zabrać od niego tą mapę po prostu? Mogę. Ma też jakąś super ciężką laskę. Ej. Problemy z ekwipunkiem. Yes, I'll do that for you. Miałeś to otworzyć? Yes, I'll do that for you. Może tego się nie da otworzyć? Dobra. To w takim razie wracamy na początek. Może tam trzeba mieć klucz, żeby tamtędy przejść, nie wiem. Wygląda na to, że nic ciekawego za bardzo więcej tutaj nie ma. O, z jakiegoś powodu nam spadł charakter. Nie jestem pewien, co dobrego ostatnio zrobiliśmy. Może to, że znaleźliśmy świętego Manoxa? Nieźle, chłopcze. Muszę ci powiedzieć, że... Jeżeli miałeś wystarczająco jaj, żeby nas stąd wydostać. Nie wiedziałem, czy masz wystarczająco jaj, żeby nas stąd wydostać. Proszę, weź tą mapę, zasłużyłeś na nią. Chciałbyś do mnie dołączyć? Co, do ciebie? Jesteś szalony? Szkoda, że się przestraszyłeś. Przydałbyś mi się. Przestraszyłem? Kto mówi, że jestem przestraszony, chłopcze? Jestem przestraszony i nic z tych rzeczy. Po prostu nie mam dobrej przyczyny, żeby tam wracać. Chyba jesteś naprawdę przestraszony. Dobra, więc pójdziesz ze mną? Masz już wystarczająco ludzi. Tak. Wcześniej w grze by nam się przydał ktoś taki. Ale teraz... Dobra, mamy mapę. A na to już wcześniej to dostaliśmy. Momencik. Czy musimy je jakoś użyć? Dobra. Nie zaznaczyło nam to żadnych tych samych... ruin, gdzie są. Ciekawe.
Może je znajdziemy. Zobaczymy. To na razie tyle. Następny punkt odwiedzin Tarant. Mamy tam parę spraw do załatwienia. A potem pójdziemy do klanu żelaza, bo już mamy wszystko. Chociaż wejście chyba jest po drugiej stronie gór. Zobaczymy. Potem Ożbry, mistrzostwo strzelectwa. A potem w sumie jeszcze zobaczymy, może coś porobimy, zanim udamy się do Vendigrod. Przydałoby mi się na pewno więcej baterii, gdybym się o to zorganizować. Okej, na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.